Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tam jest Rikard, jak go zwał, tak zwał. Ale pomyślałem, że na początek załatwimy tak, załatwimy quest Łaty i quest Tanit, a Tanit jest tu, więc spróbuję tutaj dotrzeć, odkryć mapę. Tu jest posążek z mapą, więc trzeba będzie tą drogą dojechać tutaj windą. Zobaczymy, ile się uda w tym odcinku. Najwyżej będę to jakoś sklejał, kleił. Dobra, będzie ktoś szukał tego gościa. Prośba z wulkanicznego dworu Tragot, który w liście daje nam łata, patches. To jest tu w tym miejscu. Magmowy żmij, mimo tego, że to jest tu zaznaczone, magmowy żmij, miejsce łaski, ja tu się przeniosłem. I tu mamy punkt, który prawdopodobnie spowoduje, że wejdziemy do wielkiego Tragota Rogatego i postaram się go pokonać, aczkolwiek zawsze trzeba mieć szacunek, czy jakiś mimik tutaj może być, na przykład nie może być. Dobra, skoro nie może być, to walczymy bez mimika. Tylko tym, co mamy. Się może na przykład leczyć. Pewnie młot zadaje śmiertelne obrażenia. Ale sprytny jest, powiem szczerze. Nie, 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 no to był cios kończący. No mój też, ale tam prawie mnie trafił. Więc zadanie łaty wykonane, pokonamy gospodarza, łuk runiczny i wracamy do naszego świata. Remedium wyzwania zgiętego palca. Także w tym miejscu, gdyby ktoś szukał, jest Tragot. Rogaty, to się tak chyba nazywał. I mamy hełm kozobyka, zbroja kozobyka, rękawice kozobyka, nagolniki kozobyka. Podobno to jest jeden z najlepszych strojów, ale też jeden z, znaczy strojów. Tyle najlepszy, co z największą obroną, ale też najcięższy hełm kozobyka, czy ja już go tutaj, jest hełm kozobyka i waga 11 i już od razu mamy duży ciężar, więc póki co wracam do łaty. Co nam powie? Cheers for that. Hello again. Właśnie. Sharper than you seem, aren't you? I was just holding on to it for you, you know. There you go. The reward for hunting Tragoth. All yours. Magmowy świecznik w kształcie bicza. Nowa broń. Stingy little beggar. Try to find it in your heart next. Chciałem tylko sprawdzić, czy coś będzie. Zobaczmy ten, tą nową broń. Na pewno zbyt duże wymagania. Wiara 18. A jak to wygląda? Po prostu. A, bo tutaj w ogóle nie można walczyć przecież. Dobra, to spróbuję jeszcze, dam Tanit, to mi powie mi, że dostała eliksir. Sweet Zarias,
Have I earned your scorn? Sweet Zerat. Sweet. Także tyle w temacie. I cóż, widzimy się, jak dotrę już tutaj, do tej chyba windy. Muszę obadać, jak tu się w ogóle dostać. Okej, dobra, próbujemy dotrzeć do tej studni, do tej windy, Rolt, tak się chyba nazywa. I tu przenoszę się do tarasu nad aleją, bo okazuje się, tu jeszcze nie mogę jeździć konno, ale okazuje się, że trzeba iść tędy. Musiałem to sprawdzić, bo to nie jest takie w sumie wszystko oczywiste. Ten zamek jest olbrzymi, stolica jest olbrzymia. Właściwie to nie jest zamek, no ale można powiedzieć, że to jest jeden wielki zamek z pomniejszymi tutaj miejscami. I te drzwi są zamknięte. Czy ja je teraz będę mógł otworzyć? Tak jest. Czyli gdyby ktoś pytał w tym miejscu, otworzyłem drzwi, no i łaska nie stoi na mojej drodze. Teraz trzeba będzie dotrzeć do windy, ale po drodze załatwić pomniejszych przeciwników. Tutaj nie wiem, nie mam żadnej mapy i tak dalej, więc trochę pozwiedzam chyba. Trzeba się zemścić teraz na panu, który nas tutaj tak uszkodził. Ale to nie ten. To ten nas uszkodził. Wziąłem tylko jakiś słabo potrzebny smar, ale tu coś jest, ekipa pod wezwaniem. Modli się gość. Nie zdążył się zamachnąć. Co tutaj masz, chłopcze? Coś masz. Ponury kamień kowalski, 6 poziomu, dobra. Dobra nasza. Można w sumie coś tu poświecić. Zmierzam do windy powoli. Chcą mimika, żebym przyzwał, no to zróbmy to. Bo już idzie wielki. Lwia aberracja. Tyle w temacie. No nie, 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 nie. Nie ma co kozaczyć. Nas dwóch. Co jak cała armia. Młody motyl, który nie za bardzo wiem do czego służy. Mimik już odszedł. Szlachetne mięso. To tak jakby ktoś się zastanawiał, co tu można ciekawego zdobyć. Całe nic. Dziwne, że ci to nawet się nie ruszyli do walki. Albo się modlą. Jak się modlą, to niech się modlą, tylko że nie ufam. Nie ufam, bo wstanie i wbije ci nóż w plecy. Także jesteśmy tu na dole, tam się wbiliśmy.
Nie wiem, w którym momencie otwieramy te drzwi, ale być może dopiero po walce z bossem. Ktoś się będzie zastanawiał. No i tu być może są też jakieś ukryte skarby. Tam dołem. Tam coś jest. Tu zapewne też coś jest. Dobra, to ja tutaj zrobię cięcie i widzimy się tam na dole. Dobra, zszedłem na dół i teraz... Chciałem powiedzieć, postaram się tutaj zawalczyć i pokonać ich. Suszona wątroba to jest w sumie słaby przedmiot. Znaczy nie używam tego, no szczerze powiem, nie używam się. Nie używam przedmiotów tych rzeczy za bardzo do wytwarzania, tylko miecz. Oj, tu śpi duży. No, to jest taki zwykły już teraz przeciwnik lwia, aberracja chyba, tak to można chyba nazwać, że to jest on. Ten tak siedział, nic się nie ruszał. No i tu w tym miejscu mamy butelkę perfum, gdyby ktoś się zastanawiał. Teraz robię cięcie i wracam na górę. Okej, okay, wróciłem na górę, a to jestem już chyba przy tej windzie, która jest istotnym elementem. Nasz znacznik się dezaktywował, tu chyba dookoła mogłoby coś leżeć, ale chyba nic nie ma, więc pociągnij dźwignię, uruchom co? Windę. Wjeżdżamy do góry. Przyspieszę to oczywiście. Dobra, mamy tutaj, już jesteśmy, wjechaliśmy, tam można spaść. Ach, góra. I tu jest dopiero chyba ta nasza winda. Na mapie to tak wygląda. Tu poniżej są rzeczy, które powinienem jeszcze móc zdobyć. Po pierwsze prawo. Trzeba podziękować zawsze za te dobre rady. Aby któryś nie zaczął zaraz trąbić. A my już widzę jeźdźca na koniu. To temu podziękujmy panu. Dzięki, dzięki. No i tu jest jakiś przedmiot. Talizman czerwonego smoka plus jeden. Czy ja takiego czegoś już nie mam? Plus 2, plus 1. Okej, okay, chyba dobrze wiedziałem, że to był plus 1, więc mam już lepszy. Konno tu nie powalczę. Więc spróbuję gościa pokonać. Kto tu taki jest mocarny? O kurde. Przełamanie. A mógłbyś jakiś tam cios kończący, ale nie było. Tu powinna być informacja. Uważaj. Lewo, ale być może jest. Właśnie. Dobra, to lecimy dalej. Kula. Jest tu chyba. Pierwszy raz, o kurde, chciałem powiedzieć pierwszy raz kula, która mi zniknie. Ponury kamień kowalski. Pierwszy raz kula, która zmieniła się z małej w dużą. Być może każda tak potrafi. Tu oczywiście chciałem sprawdzić to, ale tu nic nie ma.
Więc pora wjechać do góry windą. To będzie też jakiś tam etap kolejny. Mam nadzieję, że tu znajdę zaraz po drodze jakieś jak to się nazywa, miejsce łaski, żeby móc szybko się tu teleportować, a nie jeszcze raz to wszystko przechodzić. Warto czytać teraz kłamca. Kłamca raczej nie tu, tylko tam z przodu. Jakiś kłamca jest, czyli ściana. Głowa nadal nic. Dobra, wchodzę do windy. Jakby się ktoś zastanawiał, to tu dookoła nic nie ma. Tam coś było. Nie byłbym sobą, gdybym nie starał się tego zdobyć. Próba numer 3 udana, a tu mamy strój oficjalny i tu są tajemnicze drzwi. Tajemnicze drzwi gdzie? I dokąd? Czy warto było? Klinga przywołania. Sprawdźmy klingę przywołania. Klinga przywołania, klinga przywołania, klinga przywołania. Wiara 15. Złota klinga. Także, gdyby ktoś się zastanawiał, co tam jest. I teraz idę tu, bo tu przed tobą sekret. Teraz śnieg. Dobra, i mamy tą nową krainę. I mamy miejsce łaski. Tą krainę będę zwiedzał, jakby zakazane krainę, tak to się nazywa. I ją będę zwiedzał w późniejszym etapie, odpocznie w miejscu łaski, ale najważniejsze, że mamy drogę znalezioną, zakazane krainy. I teraz pierwsze co, to trzeba odkryć mapę i pokonać tutaj tych, którzy wymagają tego. Do mapy i do mojego przeciwnika. No tu już mam widzę możliwość przyzwania. Czaszki. No nie chcę się teraz z nim bić. Ale chyba nie ma wyjścia. Jest swego rodzaju strażnikiem. No, można powiedzieć, że go minąłem. Czy usiądę? Usiądę. Tym samym eliminuję walkę z nim. Tam jest kobieta czytająca z palców, a ja mam jechać tutaj, więc zobaczymy, czy mnie tak po prostu wpuszczą na szybkiego. Wielka winda Road. Nie ma innej opcji jak wjechać. Czyli to nie była nawet tam wielka winda Rolt, tylko teraz. Dobra, zobaczmy to. No i wjeżdżamy do góry i teraz wjeżdżamy dopiero do tych górzystych krain. Nie wiem, jak one się tam dokładnie nazywają tutaj po polsku, ale tam to były te zakazane ląd. To był taki fragment pomiędzy właśnie stolicą a górzystymi, jak to się to nazywa, zaraz nam to pokażą. I tutaj dopiero zaczyna się ta wielka śnieżna kraina, ale tam na pewno też będę chciał to na początku zwiedzić wszystko i wyczyścić. No i tu teraz teoretycznie idziemy dalej.
Być może miejsce łaski jakieś minąłem, ale to się wytnie. Na ten moment szczyty gór olbrzymów. Właśnie to tak się nazywa. Tutaj już z olbrzymami będziemy walczyć. Ja póki co mapę mam już tu, dobra, spoko. Zachodnie szczyty gór olbrzymów. A teraz pytanie. A, to widzicie, to zlecenie to nie jest w tej części. Mam czerwony list, który mi każe pokonać tutaj tego Juno Hoslow. Ja teraz utnę ten film. Myślę i dojadę do niego. Chcę w miarę też sprawnie wszystko zaliczyć. A tu coś było? Bo to ma być taki znak przyzywania. Zobaczymy, czy ja tam w ogóle dojadę. Żeby przejechać, żeby nie wpaść, żeby ciebie nie trafili, bo tu może być oczywiście, po pierwsze, z tyłu gościu będzie rzucał jakimś czarem. Może cię trafić. Po drugie, może być przepaść, dziura. Jeszcze nie raz będę tędy jechał, więc na razie nic nie zbieram. Skupiam się na tym, żeby po prostu po tym cienkim murze dojechać do celu. Już widać, że gościu ma łuk. I potrafi nim dobrze strzelać. Ja z nim nie będę walczył. A dobra. Walcz. Dobra, nie ma czasu, stary, nie ma czasu. Jadę do Haslą. Haslą się nazywa? Haslą. Dobra, podejmijmy próbę. Rycerz Haslą mnie pokonał. Jak widać tutaj na załączonych obrazkach. Zastanawiam się, czy nie przydałabym się tarcza, ale dobra, próbuję jeszcze raz. Czwarty zawodnik. A jeszcze się będzie leczył. Ta stamina mnie tu uratowała i to chyba, że dostał krwawienie od mojego miecza. Ale dzięki temu za drugim razem ukroniczny i wracam do swojego świata. Z drugim razem rycerz Hoslow został pokonany. Chyba tylko 3000 run, więc żadnego szału tutaj nie ma. Bicz płatkowy Hoslowa, hełm, zbroja, rękawice. Super sprawa. Nie narzekam. W tym miejscu mniej więcej tam pokazywałem, jak to jechać. Tutaj po tym murze. A ja teraz wracam do Tanit. Zobaczymy, co ona mi teraz powie. Dobra, zobaczmy jeszcze tą broń. Ten bicz Haslowa. Jak to wygląda, ten bicz? Ale mogę go używać. Dobra, kiedyś go tam wypróbuję. Zobaczmy. Kamea szabrownika to jest talizman. Another kindred spirit.
treading the path of champions. Na razie zamknąłem ten komentarz, bo chcę jeszcze sprawdzić tylko po pierwsze, czy Patches coś powie i po drugie, czy tam u tego Brenhala, czy jak on się nazywa, a ten już nic nie ma, bo po spotkaniu z panem na końcu, aha, dobra, oczywiście zobaczmy ten talizman, spieszę się, żeby wszystko w jednym odcinku ładnie zamknąć. Który to był talizman ten? Przywraca punkty życia po pokonaniu wrogów. No to myślę, że warto mieć taki talizman i ja sobie go w tym momencie jako czwarty ubiorę, ale tu jeszcze chciałem zobaczyć tylko tą komnatę. Czy rycerz coś powie? Nie wiem, czy mam burzę w ostrzu, bo to pełno rzeczy pewnie... Ta, tego nie kojarzę, erupcja. Dobra, see you later, alligator. Ale jeszcze tak, tu nie ma tej dziewczyny. I myślę, że w tym momencie mogę udać się na spotkanie z bossem, bo... I ruszamy do naszego spotkania się z panem. Close your eyes for a moment. I will transport you to the Lord's chamber. Farewell then. May your visit be fruitful. No i przenosi nas tutaj, odpocznij w miejscu łaski. Pewnie jasne, że tak. Talizman z... to jest żaden odpoczynek, ale talizman z tym mi się nie przyda na walkę z bossem. Nie widziałem tej walki z bossem, więc weźmy sobie na odzyskiwanie energii talizman. Dobra, na razie zostawię te talizmany zwiększające obrażenia, ale zwiększające też mój atak. Nikogo tu nie mogę przyzwać, więc próbuję na razie w ten sposób i próbuję z mimikiem. Nie wiem jakie są fazy, więc próba numer jeden. O, widzę, że trzeba używać specjalnej broni. Łowca węży. Na razie załóżmy, że używam swojej broni, a nie łowcy. Czekam, na razie śpi, więc patrzmy tylko w ogóle. Śpi czy się budzi? Łowca węży tu mam, mogę używać. Polowanie na wielkiego węża. No i więc chyba trzeba tego używać, kurczaczki. Ale to zaraz się okaże. Były takie już sytuacje. No właśnie. Kiedy tylko to pomagało na walkę z wielkim wężem. Jak widzicie. Nie złapał. To jest pierwsza faza. Pełen obaw.
No i Mimik tam dzielnie walczy. No dobra, ale to jeszcze nie jest koniec na pewno. Teraz szybko zmiana broni. Przyjdzie jego pan, pewnie władca, Rikard, Rikard. No właśnie. Znaczy, szczerze, nie widziałem filmów, ale ci tacy poważni wrogowie, a to jest jeden z poważniejszych prawdopodobnie, mają zawsze drugą fazę, tak jak... No właśnie. Nie wiem, czy to jest dobrze też, że mam teraz inną broń. Ogólnie tu jest lawa, więc... Mimik jeszcze żyje, więc tyle dobrze. Wyciąga swój miecz. Przydałby mi się talizmany też na ogień. Uuu, taki miecz mieć, to by było super. Chociaż pewnie statystyki by nie pozwoliły, żeby go... Dobra, także to będzie moje pierwsze podejście. Walczyć też tam tym mieczem. Czarodziej ma łatwo. No, muszę tam tym mieczem walczyć. Zaraz zginę, bo sobie miecz wybieram. Ucieczka, będzie wybuch. Ale dostanę. To teraz był jakiś super cios. Aha, dobra, bo już się ma mojego Mimika. O kurde. Panie kolego, pan to ma moc. Jeszcze nie dostał. Ale pięknie uciekałem. Można go pokonać. Powiedział zginął. Dobra, to było podejście numer jeden. Dobra, podejście numer dwa. Spróbujemy znowu. Albo wiecie co? Spróbujemy z Tisha. Jak to będzie z czarnym nożem?
Oj, grubo, grubo, siostro. Czemu Kisze go tam nie bije? No i znowu mnie złapał. Coś tam teraz zabiera. Dobra, dostał. Kisze nadal żyje. Boom. Ten film pominę. Jeszcze zaraz zginie, ale... Czyżby? Ostatni cios? Jakiś fart był. Sami to ocencie, czy Tisze, czy Mimik. Wielki run Ricarda. Wizerny w bluźniercy. No i 130 tysięcy run. Wąż nigdy nie umiera. Postaram się teraz ładnie to pościnać. Tutaj będziemy mieć miejsce łaski. To było drugie podejście. Kasak z motywem oka. Ja tutaj na razie to w tym momencie skończę, a w drugim odcinku zobaczę zresztą, ile to wyjdzie czas filmu. Bo jeszcze będzie wieża do zdobycia. Także tymczasem...